Hej wszystkim, z tej strony Kate i powiem wam, że od wczoraj jestem mega podekscytowana, ponieważ wczoraj w sieci pojawiły się nowe grafiki z filmu Encanto, dzisiaj dostaliśmy plakat i całkiem niedawno do sieci trafił drugi zwiastun, więc ja już po prostu nie mogę się doczekać, ponieważ patrząc na te grafiki i patrząc na ten plakat, ja nie mogę wyjść z podziwu, jaka ta grafika jest przepiękna. Po prostu te wszystkie kolory, miejsca, budynki, stroje. O, główna bohaterka, to jak ona jest ubrana, to jaki ona ma design. No jestem absolutnie zakochana w tej animacji, a jeszcze nawet nie widziałam drugiego zwiastuna, nie? Więc jaram się mocno, już się nie mogę doczekać. Po prostu nie przedłużam, oglądajmy. Najpierw oczywiście obejrzymy sobie po angielsku, a później z polskim dubbingiem. I no, nie wiem, dajcie znać, jak wy się na to zapatrujecie, bo serio, ja już patrząc na same designy postaci, to kocham. Serio, ale oglądajmy. Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic. Hola, casita. Forest! Drawer! Let's go! In time, every member of our family, Cecilia, up top, was given their own magical gift. I understand you. I'm not super strong like Luisa. The donkey's got out again. On it! Or effortlessly perfect like Señorita Perfecta Isabella. Okay. I'm the only one that didn't get a gift. You're just as special as anyone else in this family. You just healed my hand with an arepa con queso. Casita? What's going on? The magic is in danger. We gotta get out of here! We must protect our home. We must protect our family. This is my chance. I will save the magic. Wait, how do I save the magic? I'm losing my gift! Mirabel, the fate of the family, it's gonna come down to you. I can't do this. Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. Even in our darkest moments, there's light where you least expect it. Ale akcja, kurde, ile tu się dzieje? A lot of stairs. But at least I'll have a friend. Nope, you flew away immediately. Quitter! Uwielbiam ją! Ale to jest ciekawe, to znaczy, że jakby cały ten dom jest zaczarowany i ten dom jest w pewnym sensie osobą też, taką magiczną. Ale ta główna bohaterka jest tak kochana, bo to w ogóle zapowiada się tak, jakby wszyscy zaczęli tracić swoje magiczne zdolności, więc ona była, jako jedyna jest w stanie uratować to wszystko, co się dzieje, bo nigdy nie miała daru, więc potrafi żyć bez daru, a ci wszyscy w momencie, kiedy zawsze żyli z darem i go tracą, to no ciężko im jest, nie? Że zawsze mieli jakąś zdolność, jak ta jedna dziołcha tam zawsze lata na tych lianach i robi sobie te kwiaty i nagle nie ma tej zdolności, to tak trochę nie potrafi sobie poradzić w zastanej sytuacji. Ciekawe, znaczy nie wiem, czy dokładnie tak będzie, ale tak sobie to wyobrażam, patrząc na ten zwiastun, więc o kurde, dobra. To obejrzyjmy sobie teraz dokładniej z polskim dubbingiem i tutaj już będę się bardziej zatrzymywać i przyglądać niektórym rzeczom, ale to, co jest jeszcze ciekawe, że ten film będzie miał premierę w Polsce 26 listopada, więc już tak jest za niedługo, w ogóle jest, jaram się naprawdę bardzo mocno, a premiera światowa będzie miała miejsce 24 listopada. To jest środa. U nas będzie w piątek standardowo, więc to jest ciekawe, że dwa dni wcześniej nie będzie premiera na świecie. Ale no, dobra, to lećmy z tym polskim dubbingiem, bo kurde, jaka akcja! Nie spodziewałam się, że tu będzie tak dużo, wiecie, pościgów, wybuchów i tak dalej. Przed wieloma laty światło tej świecy Nie wiem, co to jest za taberka, ale w ogóle ten sam początek, te pierwsze sekundy mają taki klimat mój brat niedźwiedź? Tak mi się kojarzy z tym przed wieloma laty.
Ale nie, no naprawdę te kolory, to wszystko wygląda tak absolutnie pięknie, jak są te jakby sparklotki od tej świecy. No, no widać, że to jest takie magiczne, nie? Że to nie jest takie zwykłe światło świecy. A, jakie to wszystko jest super! Darowało naszą rodzinę cudem. Dzięki niemu za sprawą magii pojawił się nasz dom, nasza Casita. Casita, ale to chyba jest ta pani, nie? Ta, która to opowiada, to jest ona z dzieciakami? Chyba. Ale fajnie to wygląda. Okej. Pojawił się nasz dom, nasza Casita. Hola, Casita. Podłoga! Szuflady! Co więcej, każdy członek naszej rodziny Cecilia, piąteczka! Otrzymał wyjątkowy, magiczny talent. Aha. Rozumiem, co mówisz. Nie jestem super nad kobietą jak Luisa. Posły znowu poszli w szkodę! Do nogi! Super nad kobieta. Jakoś tak coś mi się gryzie w tym głosie tej głównej bohaterki w polskiej wersji. Ona mega fajnie brzmi po angielsku, ma taki charakter w tym głosie, a po polsku brzmi tak dziwnie, ale no może to jest kwestia przyzwyczajenia też, nie? Seniorita perfecta Izabela. Ale to perfekta Izabela, tak widać, że ona ma taki... Jezus, ona jest tak perfekcyjna, nie? Nie, nie można być aż tak perfekcyjnym. O Boże. Powiedz, mama, dlaczego tylko ja nie otrzymałam daru? Jesteś równie wyjątkowa jak... No i to, że ona jest w okularach! To właśnie dużo się teraz mówi o tym, że będziemy mieć pierwszą księżniczkę Disneya z okularami. Znaczy, też nie mamy tutaj pewności, czy ona zostanie księżniczką Disneya, no ale wiecie, jest jakby wiodącą główną bohaterką w filmie Disneya i ma okulary, więc jej! Dziękujemy! Wreszcie mniejszość okularników jest wspierana przez Disneya. Wspaniale! W rodzinie Madrigal. Tylko właśnie zagoiłaś mi ranę za pomocą racucha. Casita! Co się dzieje? No jakoś mi ten głos nie pasuje do niej. Uciekajmy stąd szybko! Musimy ratować nasz dom. Musimy ratować rodzinę. To moja wielka szansa. Ocalę naszą magię. W ogóle mi ten głos nie pasuje. Jak się ocala magię? Jakoś mi słabo! No widać, że tutaj generalnie wszyscy są w kiepskiej sytuacji, nie? Osoby nie radzą z tymi rzeczami. A, to dobra, bo ja tak się zastanawiałam, kto tu upadał, a to po prostu ta perfekta Izabela, tak? Mirabel, los domu i rodziny jest w twoich rękach. To mnie przerasta. Ja ci pomogę. Szczury wszystko mi powiedziały. Duduś, nie wolno. O Jezu, ale on jest taki smutny. Mamo, to mnie nakarm, kurde, nie. Czasem w najczarniejszej godzinie pojawia się świat. No i kurde, Jezus, jak to jest ślicznie. No nie będę się zatrzymywać na każdym możliwym ujęciu, żeby powiedzieć, patrzcie jakie piękne, ale kurde, patrzcie jakie piękne. O, nieważne czy fabuła będzie dobra czy niedobra. Muzyka na pewno będzie dobra, bo robią ją Lopezowie, nie? Lopezowie? Miranda? O Boże! Nie, chyba Miranda, tak, chyba Miranda robi tę muzykę. Jezus. Tak czy inaczej będzie dobra, ale no nieważne jaka będzie fabuła, to przynajmniej będzie można nasycić oczy i uszy, nie? Wspaniale. Pojawia się świat, którego najmniej się spodziewasz. Nasze magiczne Encanto. Zaczynają się schody, ale na szczęście nie jestem sama. No tak, szczęście nie trwało długo. Cienias! Fajna jest, ale ten jej polski głos, kurde, mi strasznie nie pasuje. Może się przyzwyczaję, a może będę wolała oglądać to po prostu po angielsku, bo bardziej ten angielski głos mi odpowiada. Wow, no, w sumie nie mam za dużo do powiedzenia poza tym, że kurde, jakie to jest ładne. Bo tutaj chyba nie było to napisane w żadnym momencie, ale w pierwszym zwiastunie było, nie? Że to Miranda to robi. Na pewno tutaj w tym angielskim będzie napisane... Chyba tak, Lin-Manuel Miranda.
Lopezowie Miranda wychodzi na jedna i tak muzyka będzie dobra, nie? Fajnie. Dobra, no to czekam na wasze komentarze, bo ja się jaram po prostu niewiarygodnie, ale przede wszystkim dlatego, że to po prostu przepięknie wygląda, nie? No to jest tak ładne, że no ja nie mogę, jakie to jest kurczę ładne. Ale chyba już nie przedłużam, czekam na wasze komentarze, a już jutro na kanale pojawi się Room Tour, który miał się pojawić dzisiaj, no ale wyskoczył nam zwiastun, którego się w sumie trochę spodziewałam, więc są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Ale ogólnie ten tydzień będzie wypełniony filmami na kanale, więc wyczekujcie. Do następnego. Pa, pa!